na temat tego, jak możemy skakać. Bo wiadomo, każdy skacze, ale są różne style na skoku, samego wyskoku i postaram się je pokazać i opisać i porównać do piasy NBA i Dunkerów. Także idę skakać, napierdalać, polubcie, subskrybujcie, oglądajcie na radę. Zaczynamy oczywiście od skoku z miejsca, który jest podstawowym testem chociażby w drafcie NFL czy NBA. Kto skacze z miejsca? Nie muszę dawać tutaj przykładów, bo skacze tak każdy z nas. And these guys are all right back at the bottom of the heap, trying to impress people. So when we say kolejną techniką jest naskok prawa-lewa, czyli mój dominujący naskok. Dlaczego skaczę prawa-lewa? Skaczę tak dlatego, że jestem fanem Vince'a Cartera i gdy zobaczyłem go jako gówniarz, zacząłem się uczyć skakać tak jak on. Kto skacze prawa-lewa? Więc jak już mówiłem, Vince Carter i naprawdę wielu, wielu graczy NBA. Z dunkerów świetnymi przykładami będą Łukasz Biedny, Chris Staples, Grabowski, ja i bardzo, bardzo, bardzo wiele osób używa właśnie tej techniki. Ta technika ma też taką zaletę, że w koszykówce, gdy skaczemy prawa-lewa, jesteśmy w stanie lewą stroną odgrodzić się od obrońcy i łatwiej nam będzie go sposterować. Tutaj ile skaczę? Nawet nie wiem. Szybki penalty mate. Cyk. Sieknięte. Cyk. Oh, regardez ça, regardez ça. Oh, il y passe par-dessus. Przeciwieństwem tego jest naskok lewa-prawa, który świetnie reprezentował chociażby kto? Jason Richardson. A z dunkerów najlepszym przykładem będzie chociażby Lipek czy Myri Bowden, a.k.a. Remix, jak również nasz rodzimy Maciek Paprocki. Nie jest to moja dominująca technika, ale staram się oczywiście być wszechstronnym. Dalej lecimy z bardzo ciekawym naskokiem na dwie nogi. Na dwie nogi, co to jest w ogóle za naskok? I wiecie co? Świetnym przykładem tego, kto używa takiego naskoku, jest nikt inny jak Justin Darlington, a.k.a. Just Fly. Miał bardzo długie achillesy, więc im mocniej zrobił naskok na dwie nogi, tym wyżej leciał. Oczywiście sytuacyjnie w koszykówce i w wielu innych dyscyplinach również zdarza nam się skakać w ten, oczywiście, sposób. Lewa noga. Wiecie co jest najlepsze? Że kiedyś skakałem chyba z 20 cm wyżej z jednej nogi. Właśnie chodzi tutaj o lewą. Każdy początkujący skoczek skacze z jednej nogi, bo jest to po prostu prostsze i wymaga od nas mniej siły i atletyzmu w początkowym tym okresie, gdy zaczynamy sobie swoją przygodę ze skakaniem. Kto skacze z jednej nogi, z lewej? Oczywiście Lawin, Jordan i właściwie każdy koszykarz, jak ty, czy ktoś inny. Przeciwieństwo, czyli prawa noga. Wiecie co, wygląda to u mnie oczywiście jak beton, duży kąt w kolanie. Widać, że nie jest to mój naturalny skok i w ogóle tego nie praktykuję, no ale oczywiście musiałem nagrać, żeby wam to pokazać. Jest jednak pewien dunker, który skacze z prawej nogi i skacze jeszcze inny ciekawszy sposób, a mianowicie skacze z prawej nogi i prawą ręką, co jest niesamowicie trudne, a jest to Kristap Dargais, który wykręca niesamowite wsady i należał do grupy dunkeli. Błąd, więc mam jeszcze raz naskok na dwie nogi i jego pominę. Na koniec dodatkowo nagram wam oczywiście skok w stanie na rękach i piłkę do siatkówki, która prawie mnie zabiła. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie coś fajnego, żebym wam nagrał, dajcie znać.